Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Sarge, a Wy oglądacie kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Enemy Front. Johann Dietrich i ja wzięliśmy niewielki udział w operacji Kusza. To była skoordynowana próba zniszczenia rakiet V2, którymi nękano zachodnią Europę. Dietrich był niemieckim antyfaszystą, wyszkolonym przez Brytyjczyków do przeprowadzenia właśnie takiej misji. Hej, pisarzu! Ale wiesz, w co się pakujesz? Jeśli teraz zrezygnuję, nie będzie to długa historia! Naziści nieźle się natrudzili, żeby ukryć swoją cudowną broń. Musieliśmy potwierdzić, że cel to prawdziwa fabryka, przed dokonaniem nalotu. Na papierze wyglądało to na zwykłą misję sabotażową, ale w nazistowskich Niemczech nic nie jest proste. Ruchy, ruchy, ruchy! Dobra, już wylądowaliśmy. Gdzie jest nasz towarzysz? Chyba jest gdzieś kompletnie indziej. Ruszajmy tutaj. Być może się niedługo z nim spotkamy jeszcze. Na razie. Ich bin sicher, ich habe zwei Fallschirme gesehen. Nun, auf jeden Fall wurde der Spion, den wir gefangen genommen haben, ins Kriegsgefangenenlager gebracht und dort werden sie ihn fertig machen. Na razie widać tylko przeciwników. No cóż, spróbujemy ich zlikwidować. Najpierw jednego. I od razu drugiego. Tak jest. Udało się bez większych problemów. Ruszajmy więc dalej. Zerknijmy sobie może do dziennika. No właśnie, musimy się dowiedzieć, gdzie jest Dietrich, czyli właśnie nasz towarzysz. Tam już widzę kolejnych przeciwników. Muszę uważać, bo mi się napełnia wskaźnik czerwony, który oznacza właśnie stopień wykrycia. Dobra, tu jest trzech. Raczej ciężko będzie ich załatwić po cichu. Więc spróbujemy to zrobić po prostu strzelając. Tylko może jeszcze tutaj obejdę ich trochę. Tu jest jeszcze jeden. Oj, tamten mnie może zauważyć. Czyli tak, najpierw bym załatwił tamtego. Czekajcie, zróbmy to tak. Przejdźmy tutaj. I teraz właśnie tego zlikwidujemy. Tak jest, a teraz szybko. Chociaż nie, no to raczej ich nie załatwi. Dokładnie. Nic to im nie zrobiło. O, a proszę. Jednak mogło to ich zlikwidować, bo tutaj to drzewo się przewróciło prosto na tą ciężarówkę. Jednak wcześniej już zabiłem dwóch przeciwników, którzy byli koło tej ciężarówki, więc mniejsza z tym. No i dobra, idziemy dalej. Wszystkich zlikwidowaliśmy. Nawet nie zdążyli w nas strzelić w ogóle. Więc póki co całkiem udanie. No nie, to jakiś żart. Dobra. Ostatnie, czego ci trzeba, to alarm. Wejdź tam, zgarnij Dietricha i Wenocha. Cichutko jak myszka. Kurwa. No cóż, gra nam sugeruje, żeby zrobić to po cichu, teoretycznie. Najpierw tutaj chciałem wejść, bo widzę, że patrzcie, nie dość, że mamy amunicję, to jeszcze sekret, a także broń. Dobrze, ten dźwięk zagłuszy moje strzały. O, to się akurat może przydać, ten fakt. Dobra, w takim razie tutaj weźmiemy sobie snajperkę, tak na przyszłość. Najpierw pooznaczajmy przeciwników. Trochę ich tu jest. Achtung, Achtung! Eine Minute bis zum Start. Naprawdę jest ich tutaj sporo w tej okolicy. No ale rozumiem, że mogę sobie tutaj też postrzelać, że nie muszę tylko działać w ukryciu. No cóż, na razie zejdźmy po drabinie, bo tutaj nic nie zrobimy, jeśli będziemy strzelać z daleka z snajperki, to wtedy na pewno się zorientują. A tego przynajmniej w tej początkowej fazie misji jeszcze nie chcemy. Zobaczymy, jak będzie z czasem. Może spróbuję właśnie od tej lewej strony najpierw załatwić tych tutaj, a dopiero później pomyśleć nad innym rozwiązaniem ewentualnie. Tutaj mamy jeszcze jednego. Dobra, oznaczony. I właśnie najpierw zajmijmy się tymi tutaj. Zobaczymy, czy damy radę. Ajajaj, tamtym zadziałkiem. Dobra, udało się. Chociaż jeszcze jest jeden, patrzcie.
gdzieś tam z góry zauważył. No i co? I tak będziemy strzelać w takim razie, czyli... Wow, tu jest kurde za działkiem. Spadamy, spadamy. Dobra. Tego załatwiliśmy i teraz właśnie tym się zająć. Dobra. No i jak widzicie, można bez problemu wdać się właśnie w strzelaninę. Nic się złego nie stało. Misja jest dalej kontynuowana, mimo że nasz bohater mówił, że wypadałoby tutaj zadziałać po cichu, ale tutaj nie ma nigdy takiego właśnie wymogu, żeby zrobić to po cichu. Kurde, koleś chyba chciał włączyć alarm czy coś, ale mu w tym przeszkodziliśmy w ostatniej chwili. No Boże, co to miało być? Dobra, za drugim podejściem udało mi się tutaj to zrobić po cichu. Na razie jeszcze wciąż nie wszczałem alarmu i zauważyłem, że tutaj można wyłączyć światło. W ciemnościach mam większe szanse. Dokładnie. Przynajmniej część świateł zostało wyłączonych faktycznie. Nie wiem, czy tam mam wroga. Oczywiście, że tak. Ale dobra, zdążyłem go załatwić, zanim kogokolwiek zaalarmował. Mam przynajmniej taką nadzieję. Zamykamy za sobą drzwi. I ruszamy dalej. Tutaj kolejna sekcja. No i dobra, da się jednak tutaj poskradać, więc może... Achtung, Achtung! Gefangenenlager 626. Colonel Williams wurde der Spionage gegen Deutschland für schuldig erklärt. Wird ohne Formalitäten von einem Erschießungskommando für seine Taten hingerichtet. Lasst euch das alle eine Lehre sein. Jeder ist heute Abend angespannt. Irgendetwas wird passieren. Ja, der Kommandant wird ihren Colonel töten. Sei auf alles gefasst. Das ist Wahnsinn. Dobra, jeden idzie w moją stronę, więc ja go za chwilę załatwię tutaj. Czekamy. Dobra. Udało się, tutaj możemy kolejne światła wyłączyć, tylko najpierw jeszcze zdejmę tego tutaj. Tak jest. No i wyłączmy te światła. Proszę bardzo. I idziemy dalej. Słuchajcie, jakiegoś więźnia. Czekajcie, czy ja tu mogę ewentualnie wejść? Teoretycznie tak. Może ich uwolnimy? Kim do cholery jesteś? Gdzie mogli zabrać nowego jeńca? Szybko! Do chłodni. Na pewno tam będzie, ale słuchaj, możesz pomóc nam uciec? Postaram się oczyścić drogę do ogrodzenia. Reszta w waszych rękach. Dzięki. Okej. Szykujcie się. A więc dobre i to. Musimy pomóc im w ucieczce. Znaczy nie musimy, ale możemy. Dobra, spróbujemy w takim razie. Tylko panowie, nie wystawiajcie się niepotrzebnie na ostrzał nazistów, bo to się dla was źle skończy. Poczekajcie, aż ja wszystkich wyeliminuję i dopiero wtedy będziemy mogli pogadać o jakiejkolwiek ucieczce. Najpierw spróbuję załatwić tego właśnie tam na górze. Mam nadzieję, że mi się to uda, bo nie za dobrze go widzę. Dobra. Aj. Niestety pozostali usłyszeli. Ale dobra, może uda się jeszcze jakoś to rozwiązać. Dobra, oczywiście kolejni nadchodzą. Szkoda, że się tego nie udało zrobić tutaj po cichu, ale... Aj, już myślałem, że koniec ze wszystkimi nazistami, ale jednak. Jeszcze ten. Dobra. No i nasi więźniowie posuwają się do przodu. Jeszcze w międzyczasie otrzymaliśmy jakiś cel, aż nie zdążyłem go przeczytać. Znabi kapitana obozu Inieckiego, czyli kolejny cel dodatkowy. Powodzenia. I proszę, udało nam się pomóc więźniom. Więc bardzo dobrze. No a teraz przygotujmy się na sporą dawkę strzelania jeszcze. Dobra, wiecie co? Skoro już jest właśnie alarm, czy alarm w sensie dosłownym, to jeszcze go nie ma. Ale możemy w takim razie działać głośniej i wobec tego mogę postrzelać trochę ze snajperki. Dobra. Kolejny. Jeden jest w środku tego budynku, zdaje się. Spróbuję go dorwać. Okej, okay, udało się. Idziemy dalej w takim razie. Z tej strony będzie ich więcej, czekajcie.
Tu jest jeden. Dokładnie, załatwiony. To możemy przestrzelić. Dobra, raczej to nikogo chyba nie zabiło, niestety. Jak zwykle zresztą w takim przypadku. Tutaj jeszcze dwóch na linii strzału. I jeszcze ten. Dokładnie. Tam jeszcze jeden po prawej stronie. Chyba na górze, czy nie? Nie widzę go kompletnie. Wow, tutaj kolejni. Pięknie. No ale oczywiście nie zginęli, mimo że trafiłem tuż obok właśnie tych przeciwników w beczkę. No to i tak to ich nie zabiło, tylko jedynie ogłuszyło. To jest naprawdę przesada. Ale dobra, wszyscy wyeliminowani. Gdzie może być ten oficer, czy tam kapitan? Na razie go nigdzie nie widzę. Mam nadzieję, że prędzej czy później trafimy na niego tak czy siak. Dobra, jesteśmy dalej. Tutaj amunicja, są też granaty zabrane już. Idźmy tędy. Nie wiem, czy teraz będzie jeszcze jakiś alarm. Na razie zamykamy za sobą przejście. Dobra. Najwyraźniej tutaj jest już spokój, a więc w tym miejscu znowu mogę się ewentualnie poskradać, jeśli bym chciał. Oczywiście spróbujemy w miarę możliwości. Najpierw zgaśmy światła. Dobra. Zobaczmy tutaj. Mamy pierwszego przeciwnika. Dietrich! Dietrich, jesteś tu? Tutaj, w ostatniej celi. Okej, uwalniamy go. Masz! Przyda ci się to! Zabrali mi nadajniki. Jeden powinien być w biurze komendanta. Idź po niego, ja znajdę drugi. Aj, Hawkins. Dziękuję. Nie ma za co. Alarmschlagen! Dobra, tak czy siak doszło teraz do wywołania alarmu, jak sami słyszeliście przed chwilą. No i przyjdzie nam teraz trochę postrzelać, nie ma co, nie ma wyboru. Czekajcie. Dobra, tutaj trochę ostrożniej. Załatwiony. I tam właśnie mamy jeszcze jednego. Okej. Akurat są tą stronę i tak musimy się udać, więc tam też pójdziemy. No i co dalej? Rozumiem, że cały czas ten cel poboczny jeszcze nie został wykonany. Liczę więc na to, że jeszcze uda mi się to zrobić i zabić tego kapitana, no ale zobaczymy. Tutaj znowu wyciągnę snajperkę jednak. Lepiej będzie mi się w ten sposób ich eliminowało. Dobra. Bardzo ładnie, kolejny celny strzał będzie. Okej, zobaczmy. Następni są gdzieś tam dalej. Może jak trafię w to? O, chyba trafiony, pięknie. Od razu zniknął na mapie, więc oznacza to, że strzał był bardzo udany. Ruszajmy dalej. Tam jeszcze jest amunicja, więc sobie ją wezmę. Ajajaj, ten mnie zabije. Jak nic mnie za chwilę zabije, kurde. Spokojnie, spokojnie, poczekajmy chwilę. Bo już naprawdę jestem ciężko ranny, mogę za chwilę zginąć, a tego nie chcemy przecież. Dobra, udało się na szczęście. Tutaj są następni. Jeszcze jeden tam. Okej, jakoś się udało wykaraskać z tego, ale było dość niebezpiecznie. Tam jeszcze z daleka strzela jakiś snajper. Tutaj właśnie chciałem sobie zabrać najpierw amunicję. Przeładujmy to. I zobaczmy, czy się uda tego snajpera gdzieś dojrzeć. Jakoś chyba z góry strzelał. A, tam jest, dobra, już go widzę. Spokojnie. Aj, trochę za wysoko. Kurde, trochę to zawaliłem. Poczekajmy raz jeszcze. Teraz już powinno udać lepiej. Okej, to jeszcze będzie ładny headshot. Pięknie. Teraz raz jeszcze możemy sobie zgarnąć amunicję. I idziemy. Nie ma co tutaj zwlekać. To możemy jestem ewentualnie... Jestem w pułapce. Dobra, zawsze jest jakieś wyjście. Myśl, Hawkins, myśl. Pewnie to trzeba wysadzić. A jednak nie. Wow, a może jednak, patrzcie, rzeczywiście. Dobra, czyli otworzyło się przejście dalsze. No i jesteśmy po drugiej stronie. Bardzo dobrze. Domyślam się, że tutaj jeszcze wybiegną, oczywiście, że tak. No, jeszcze tu ich trochę jest. Za chwilę to wysadzę. O, właśnie.
Udało się go zabić. I gdzieś z tej strony jest jeszcze jeden, tylko że nie widzę przez te krzaki. Tam jest. Jak się wychyli. Kurde, tylko nie granat. Na razie muszę spadać. Dobra, tam tego załatwić. Okej. Okay. Teraz tutaj spokojnie. Spróbuję się tutaj przedostać. Dobra, udało się, zdążyłem. No i teraz snajperka. Spróbujemy ze snajperką coś tutaj podziałać. Tam mamy jednego, niech się tylko wychyli za chwilę. A i przez chwilę, kurde, go miałem na muszce idealnie. Jeszcze raz poczekam. Pięknie. Teraz się udało i znowu, kurde, granat, muszę uciekać. Dobra. Spróbuję teraz tutaj, chociaż też tu jest niebezpiecznie, bo może to wybuchnąć. Tam jeszcze jeden. Okej, okay. Udało się go w biegu trafić. Następny tak samo. Proszę bardzo, został tylko jeszcze jeden. Gdzieś tutaj przed wejściem akurat. No to pokaż się. Czekamy, aż się znowu wychyli. Bardzo ładnie. Dobra, przeładowujemy i wchodzimy tutaj w takim razie. Wymieńmy broń. No i otwórzmy te drzwi, co? Tutaj oczywiście znowu musimy wyeliminować tych wrogów. Dobra, załatwiony. Tam kolejny. Tak jest. I jeszcze jeden gdzieś. Tu jest. Chyba jeszcze żyje. Chyba jeszcze żyje. Dokładnie. Dopiero teraz go załatwiłem. Tu jeszcze możemy tego użyć? Wow. Patrzcie na to. Mamy sekret. Czyli jednak okazuje się, że te sekrety wyglądają tak samo, czyli w ten sposób. To już drugi sekret w tej lokacji. Bardzo dobrze. Tutaj jest jeszcze jakiś przeciwnik, wypadałoby go zdjąć, żeby mi nie przeszkadzał. Chociaż widzę, że nie mogę tego otworzyć za bardzo. No dobra, w takim razie odpuszczamy to. Najważniejsze to tutaj. Aha, bo to tutaj on będzie, dobra. Czyli i tak do niego się dostaniemy. Tutaj ostrożnie, żeby nie zginąć teraz. No i proszę, to był ten kapitan. I go wreszcie załatwiliśmy, więc cel dodatkowy również wykonany. Dobra, i teraz do fabryki V2 jak najszybciej. Odnaleźliśmy nadajnik. Czy nasz kompan będzie tu na nas już czekał, czy jeszcze nie? Na razie jeszcze amunicja. Dobra, jeszcze kawałek przed nami. No i tutaj, kurde, nas zaatakują. Dobra. Spokojnie, spokojnie, żeby teraz tego nie zepsuć. No tutaj trochę ich jest dookoła. Okej, dwóch na raz załatwiliśmy. Z tej strony jeszcze ktoś. Pewnie tam wybiegnie, dokładnie. No kurde. Ginże wreszcie, no. Wkładowaliśmy w niego tyle amunicji. Część oczywiście nietrafionych. Nabojów. Jeszcze z tej strony. Skubaniak próbują zachodzić od różnych stron. Ale oczywiście się im nie damy. Dobra, tutaj jest jeszcze jeden. Okej. Muszę tam uważać, bo jeden koleś strzela z czegoś mocniejszego. Może mnie zabić szybko. Spróbuję tutaj. Ten jeden gdzie jest? Chyba tutaj. Ej, nie trafię go tak. Przejdźmy tutaj szybko. Dobra, idziemy dalej. Oj, tam jest, kurde, ten koleś w tym wozie opancerzony, muszę uważać. Dobra, na górze jest snajper, za chwilę go zlikwiduję. Dobra, udało się. Jeden biegnie gdzieś tutaj w moją stronę. Tu jest. Okej. No i w tym wozie opancerzonym, żeby jeszcze go zdjąć. Tak jest. Możesz, kurde. Dobra, udało mi się go zabić, ale w ostatniej chwili dosłownie. Teraz na spokojnie. Dobra. Jeszcze jeden został. Powinno się to chyba udać, co? Mam przynajmniej taką nadzieję. Przeładuj też ten karabin snajperski. To zniszczymy? Dobra, to go załatwiło. Pięknie. I co, rozumiem, że tędy teraz przejdziemy, czy nie? Nie, idziemy tutaj. A tu już kolejni wychodzą. A nie, to jest nasz, dobra. Mam nadajnik. Dobrze, ja też. Zabierajmy się stąd. Dokładnie, wychodzimy.
No otwieraj, otwieraj. Dobra, udało się. Rozpoczynamy zatem kolejną misję w tej grze i zarazem już trzecią od końca, czyli 14 z kolei. Doskonale. Bierzmy się do roboty. Czyli musimy dostać się obecnie na ten teren fabryki. Cel dodatkowy, znajdź elementy awioniki V2. Rozumiem, że chwilowo się poskradamy znowu. Oznaczyć ich. Okej. Okay. Wyłącz ich systemy alarmowe i działaj cicho. Do zobaczenia po drugiej stronie. Powodzenia. Dobra, wyłącz alarm na stacji kolejowej. Tylko, że gdzie to konkretnie będzie, żeby to wyłączyć? Tego niestety nie wiem. Kurde, sam nie wiem, którędy teraz przejść najlepiej. Wypadałoby tędy, co? Tamtego najlepiej zdjąć jak najszybciej, żeby on mnie nie... Znaczy, innych wrogów nie alarmował. Kurde, sam nie wiem, jakby tu go zdjąć, żeby jednocześnie nie zaalarmować tych tutaj. Tutaj ich mamy. Schowaj się. Kurde, czy ja go tutaj trafię? Raczej średnio się uda. No trudno, najwyżej będzie alarm. Dobra, udało się na szczęście. No, tamci są zaniepokojeni. No i nie wiem, szczerze mówiąc, jakim cudem. Przecież zabiłem gościa po cichu. No ale dobra. W takim razie nie cackamy się, tylko eliminujemy wszystkich dalej. Proszę bardzo, chować się tutaj, żeby też nie przesadzić. No właśnie, nie możemy teraz włączyć alarmu. Podejrzewam, że znalezienie tego systemu alarmowego i wyłączenie go tylko jeszcze by nam zajęło więcej czasu. A jednak większą tutaj radość w tej grze czerpię właśnie ze strzelania niż ze skradania się. No, skradanie też musi być odpowiednio dopracowane, żeby było przyjemne. A tutaj jednak według mnie trochę temu brakuje, żeby to skradanie właśnie było jakieś ciekawsze. Dobra, spowodowaliśmy, że się zwolniła ta ciężarówka, co zabiło z kolei tamtego nazistę. Tamten jeszcze żyje? Nie, już załatwiliśmy go, dobra. Tylko, że muszę uważać, bo już mam mało amunicji, więc wypadałoby wziąć jakieś naboje. A widzę też, że nie mam teraz karabinu snajperskiego, tylko tutaj zdobyłem jakąś nową broń, której jeszcze nie używałem w tej grze. To w takim razie wypadałoby jej użyć i sprawdzić, jak działa. Czy będzie w miarę skuteczna? Tam mamy gościa. Okej. To już typowy karabin maszynowy prawdopodobnie. Ja się oczywiście tak dobrze nie znam na broni, jak niektórzy z was. Nie znam też tego modelu, ale w każdym razie ma dość dużą moc, bo bardzo szybko potrafi zabić przeciwnika. I dobra, tutaj mamy amunicję. Mamy też ewentualnie Panzerfausta, jeśli byśmy chcieli. Aha, i to jest STG 44. To tak dla waszej informacji, jeśli byście się pytali. Tutaj, kurde, widzę, że wielu ich nadchodzi. Proszę bardzo, po kolei wyrżniemy. Ej, ja jeszcze tam. Czekajcie, najpierw tutaj tym się zajmę. O, właśnie. Tamten się gdzieś tam ukrył. Dobra, udało się. Wszyscy po kolei zdjęci, ruszajmy więc dalej. Teraz jak mamy tą akcję, to właśnie będę z tego korzystał. Ajajaj, szczerze mówiąc spodziewałem się, że będzie czołg. Jako, że mieliśmy tam właśnie możliwość wzięcia Panzerfausta. A nawet i tutaj. Teraz spróbujemy sobie z nim poradzić. Jeden strzał w tej grze wystarcza, dokładnie. Tak jak i teraz. Zabieramy z powrotem STG-44. Amunicja odnowiona i możemy ruszać. Nie wiem, czy tutaj jeszcze kogoś nie było po drodze. Może tu jakiś sekrecik ewentualnie? Da się tu wejść? Da się wejść, ale niestety nic nie ma ciekawego. Dobra, wbijamy w takim razie tutaj. Szkoda, że w tej grze nie dano nam możliwości właśnie pokierowania jakimś czołgiem. To by fajnie urozmaiciło jeszcze rozgrywkę, gdybyśmy mieli właśnie możliwość pokierowania choćby czołgiem, ale nawet jakimś pojazdem. Zresztą o tym już też mówiłem. Ale nawet taka misja z czołgiem byłaby z pewnością ciekawa i bardziej jeszcze nastawiona na akcję. Dobra, te drzwi otwieramy. Tutaj pewnie mogłem jeszcze zrobić to po cichu ewentualnie, ale już było za mało czasu. Tam jest jeszcze jeden.
Nie wiem, czy go załatwiłem, chyba jeszcze nie. Chyba jeszcze żyje. A nie, jednak wyeliminowany, dobra. Bo w końcu nie zwróciłem uwagi na mój cel, zobaczmy. Dokonaj sabotażu rakiet testowych, no i znajdź te elementy awioniki. Dobra, i tutaj jest jakiś X oznaczony, czyli coś tutaj pewnie muszę zrobić właśnie z tym celem dodatkowym. Dobra, drugi X jest tam, czyli domyślam się, że chodzi o ten sabotaż rakiet, proszę bardzo. Dokładnie tak. Jeszcze wypadałoby przejść tędy. Mamy kolejnego oficera, załatwiłem go szybko. Nie ma tu jakiegoś sekretu może? Często właśnie na takich biurkach leżą te sekrety, zauważyłem. Warto przy czymś takim tego szukać. Dobra, tutaj czysto chociaż. Tam już widziałem te elementy chyba, które muszę też zdobyć w ramach jednego z questów pobocznych. Dobra, sporo ich tutaj wyskakuje, jeszcze jest jeden. Dokładnie. I zabieramy. Proszę bardzo. Mamy zatem jeszcze konieczność znalezienia drugiego elementu awioniki. Oczywiście będziemy tego szukać, tym bardziej, że są one oznaczone w tym momencie na mapie. Ciekawe, czy będzie tak w przypadku drugiego elementu, ale podejrzewam, że tak. Dobra, jesteśmy dalej. Na razie nie widać nigdzie, gdzie ten drugi element miałby być. Chodź, Dietrich! No, ale go zauważyli, więc trzeba będzie uważać. Dobrze, dźwięk hamowania zagłuszy moje strzały. Dobra, to powiem wam tak, zabieramy w takim razie ten karabin snajperski. No i chyba właśnie nie będziemy też tutaj się skradać, tylko ich wyeliminujemy po kolei. Bo tu jest ich na tyle dużo, że trochę by nam to wszystko zajęło czasu. Chyba, że spróbujemy zejść. Nie wiem, czy tędy da radę. Okej, trochę zaryzykowałem i na szczęście się udało. Dobra, gdzie zostawić ten nadajnik radiowy? Spróbowałbym tamtego zdjąć, ale trochę się też obawiam, że go nie trafię. Kompletnie go nie widzę. Tutaj mamy jeszcze wroga. Któryś mnie patrzy, znaczy wypatruje. A nie, za chwilę będzie akcja. Dokładnie. Było nieuniknione w sumie. No i dobra, to chodźcie w takim razie. Nic z tego nie będzie. Chyba tamten gdzieś z tej strony mnie zauważył. Tak mi się wydaje, bo raczej nie ten tutaj, bo on się patrzył gdzie indziej zupełnie. Dobra, tylko tutaj też ostrożnie. Tam jest jeszcze jeden. Nie wiem, czy tutaj nie wyciągnąć też snajperki ewentualnie. To nie byłby taki głupi pomysł, tylko że jest ich na tyle dużo i są na tyle blisko, że też snajperka nie do końca musi być takim dobrym rozwiązaniem. Oj, schowajmy się lepiej, bo tutaj już się robi naprawdę niebezpiecznie, jeśli chodzi o stan mojego zdrowia. Tam jest jeszcze jeden. Tam już widzę nawet punkt, gdzie muszę podłożyć te ładunki wybuchowe. Tyle tylko, że najpierw tam się trzeba dostać. Nie, wezmę jednak karabin snajperski, powiem wam. Będzie mi łatwiej ich zlikwidować. Dobra. Kolejny gdzieś tutaj. Ajajaj, to jest tamten dalej. Czekajcie, spokojnie, poczekajmy chwilkę, niech się zregeneruje energia. Teraz trafić. Dokładnie, uda się. Takie strzały z dużej odległości przynoszą najwięcej satysfakcji, to zdecydowanie. Tu jest jeszcze jeden. Dobra, i jeszcze tam gdzieś drugi. O właśnie, tutaj go mamy. Proszę bardzo. Jeszcze tylko został ten na górze. Tutaj go zdejmiemy. Proszę bardzo. I to już najwyraźniej wszyscy. A tutaj podkładamy te ładunki wybuchowe. To powinno być dobrze. Przepraszam, co ja mówię, jakie ładunki? Musimy ten nadajnik umieścić, okej. Dobra, teraz do fabryki. Ruszam dalej. Jeszcze tutaj wychodzą kolejni, czekajcie.
Nie widzę ich na razie. Spróbuję za chwilę rzucić może jakiś granat ewentualnie, bo akurat widzę, że są w większej grupie. Może tym razem wreszcie się uda jakoś to sensownie użyć. Dobra, coś tam to zdziałało. Tu jeszcze kolejny. No proszę, jednym strzałem załatwiamy tutaj z tego pistoletu. Aj, spadamy. Nie ma co ryzykować jednak w takiej sytuacji. Lepiej wyciągnąć karabin. Dobra, udało się. No i tutaj będzie ten kolejny element, który musimy zebrać w ramach zadania opcjonalnego, więc oczywiście postaram się to zrobić. Tylko, że kurde, nie wiem, czy nie poszedłem za szybko tutaj. No ale zaraz zobaczymy. Użyjemy tej windy. I mam nadzieję, że to właśnie na tym wyższym piętrze, że to tutaj gdzieś będzie maszyna. Ten element. Achtung, Achtung! Countdown des V2 Raketenstarts wird fortgesetzt. Tankmannschaft sofort zur Abschussrampe. No i co, otworzymy to teraz jakoś? Otwieraj. Mamy jednego wroga. Spróbuję go szybko zajść. Nie wiem, czy zdążę. Dobra, udało się. Dobra, tu jest ten element. A więc udało się wykonać. Chociaż nie, jeszcze jeden element trzeba zdobyć. Spokojnie. Tutaj mamy jednego i drugiego. Załatwimy ich szybko. Dobra, udało się. Przeładowanie tej broni trwa dość długo, ale mimo wszystko zdążyłem. Zanim ktokolwiek zdążył do mnie wystrzelić. I ruszamy dalej. Chyba raczej nikt nie został zaalarmowany, tak mi się wydaje, no bo sami widzicie, że jest bardzo spokojnie. Dafür wirst du zahlen, Spion! Cholera, Dietrich! Zaczekaj tam, aż do ciebie dotrę! Niedobrze, czyli trzeba jeszcze Dietricha uratować. W końcu go złapali. Tam już wcześniej widzieliście, że mieli go tak naprawdę na muszce. No i w końcu dorwali go. I widać, jak to się skończyło. Dobra, otwórzmy to. Zabierz nadajnik od Dietricha. Jesteśmy więc w fabryce, okej. Achtung, Achtung! Countdown des V2 Raketenstarts wird fortgesetzt. Ausrichtung wurde von Technikern bestätigt. Bereit zum Tanken. Verdammt! Ojejku, nie trafiłem gościa. Dobra, no to w takim razie. Kurde, chciałem go trafić. A jeszcze w dodatku ten pistolet właśnie, jeśli już nie trafimy, no to później jesteśmy mocno skarceni, bo sami widzicie, ile to się czasu przeładowuje później. Dobra, tutaj jesteśmy dość mocno odsłonięci, muszę uważać. Tam gdzieś są wrogowie, tutaj jest jeden, on przebiega. Dobra, za chwilę będą próbowali w nas strzelać. Okej. Tu jeszcze jeden. Pięknie. Tu jeszcze nie wszyscy, tutaj ciągle są. Dobra. Okej, więc uda się, jeszcze tylko jeden mi zostanie tam po lewej gdzieś. No, nawet więcej ich jednak jest jeszcze. Ale najważniejsze, że tutaj po tej stronie to nam nie przeszkodzą za bardzo. Jeden. I drugi. Bardzo ładnie. Tam jeszcze w oddali jakiś biegnie. A ich troszkę za bardzo z wyprzedzeniem strzeliłem. Jeszcze poczekajmy. Teraz też się nie udało. Dobra, tutaj już się powinno udać bez problemu. Wow! Kurde, spadamy na razie. Tutaj się lepiej schować, bo zrobiło się gorąco, dość nieoczekiwanie. Dobra, może teraz. Tu jest ten jeden.
Ładnie. I tam jeszcze tamtego zlikwidować. No, znowu mam niewiele energii. Dobra. No i jeszcze ostatni po tej stronie. No, tam jest, dobra. Pięknie. Teraz w takim razie tylko zabrać amunicję stąd. No i co? Kierujemy się w stronę Dietricha, gdzieś on tutaj musi być przetrzymywany. Musimy zabrać od niego ten nadajnik nieszczęsny. Czekajcie, zejście na dół jest tutaj. A, i przy okazji mamy ostatni element tej awioniki. Tylko, że chyba właśnie na niższym piętrze jeszcze, bo tutaj nic nie widzę. A więc zejdźmy tam. Zdaje się, że tędy. Proszę bardzo. I tutaj trzeba wejść do tego pomieszczenia chyba. Proszę bardzo. A więc cel poboczny wykonany. Bardzo dobrze. Przy okazji nawet osiągnięcie się za to dostaje. Wow, tu jest ich sporo. No, nie zabiłem go, nie zabiłem go. Muszę uważać. Spokojnie. Dobra, teraz się udało. Zakończę to, co zacząłeś, Johan. Przyrzekam. No niestety, Dietrich zginął ostatecznie. Mamy jednak nadajnik. Cholera, tutaj nie zadziała! Pewnie musimy wyjść na powierzchnię, co? Dokładnie, musimy ustawić nadajnik gdzieś na zewnątrz. Alarm, alarm! Das Langstreckenradar zeigt feindliche Bomber im Anflug. Kampfflugzeuge wurden ausgesandt. Bemannt die Flugabwehrstationen. Mam coraz mniej czasu. W takim razie pospieszmy się, nie ma czasu do stracenia. Czekajcie, przejdziemy tam, na drugą stronę. Mam nadzieję, że tutaj jeszcze mnie nie zaskoczą w tej fabryce jacyś przeciwnicy, tylko wyjdziemy sobie spokojnie i tam pewnie jeszcze rozegramy ostateczną potyczkę z wrogami. Proszę bardzo, jesteśmy na zewnątrz. Zamykamy. Dobra, no i teraz tylko umieścić ten nadajnik. To dla ciebie, Dietrich. Cel dodatkowy, zniszcz szperacze. Cholera! Ożeż, kurde, patrzcie na to, ilu ich jest. Ja cię kręcę, ja tutaj nie wiem, czy przetrwam to, bo za chwilę mogę zginąć. Tylu nas ostrzeliwuje, że szok. Już nawet nie wiem, do kogo strzelam, ale dobra. Tam jest jeszcze. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Kurde. Panowie, za dużo was tutaj. Nawet też kolejne osiągnięcie otrzymaliśmy. Grat ołowiu, mówi samo za siebie chyba. Tam jeszcze następni. Nie wiem, czy ja w ogóle ich mogę teraz trafiać. Chyba nie za bardzo. Muszę pewnie dopiero wybiec i wtedy ich załatwić. Kogoś tam się udało zabić. Już chyba nie było amunicji, bo mi automatycznie odszedł od tego. Spokojnie, tutaj mamy jednego, ale nie, lepiej nie ryzykować. Dobra, załatwiony, tam jest jeszcze jeden. Okej, tego załatwimy, jeszcze tam właśnie na końcu widziałem kolejnego. Ciekaw jestem, co to są te szperacze. Tutaj jest coś oznaczonego na mapie w tym momencie. Ale tak naprawdę nie wiem do końca, co to. Zobaczmy, gdzieś tutaj to jest widoczne. To jest niby to coś? Nie no, chyba raczej nie za bardzo. Nie, to tak jakby było to rzeczywiście. Tylko, że czym ja to mogę zniszczyć? Okej, a jednak, czyli mogę normalnie karabinem. Nie da się strzelać do czegoś, czego nie widać. Dobra. Czyli udało się. No i pozostał jeszcze ten cel główny. Czyli po prostu uciec z tej fabryki. Myślałem, że użyjemy windy, ale jednak nie, idziemy tutaj dalej. No całkiem długie te dwie misje akurat. Całkiem długie te dwie misje, bo już kurde odcinek trwa około 40 minut. A jeszcze tej drugiej nie wykonaliśmy. Jestem ciekaw, jak będą wyglądały ostatnie dwie misje. Zobaczymy w przyszłym odcinku. Nie będę chyba tutaj
się skradał dalej, tylko po prostu ich załatwimy. Chodźcie. Tam następni. Dobra, tylko że oczywiście schowajmy się. Nie przesadzajmy. Musimy jeszcze jakieś działa przeciwlotnicze zniszczyć również. Weźmy na razie karabin snajperski. Dobra. Jestem już naprawdę ciężko ranny, muszę tutaj uważać. Gdzie jest ten koleś? Wyżej? Chyba wyżej. Zdaje się, że... A, tu jest, dobra. Bardzo dobrze. Teraz gdzieś po tej stronie, tutaj mamy jednego. Też załatwiony, ale jest ich więcej, dużo więcej. Jeszcze jeden tutaj na linii strzału. Chyba tam. A, tu jest, dobra. Pięknie. Teraz trochę bardziej z prawej strony. Tu jest. I to dwóch mamy. Przeładuj, przeładuj, bo od razu będziemy strzelać dalej. Dokładnie. I jeszcze tam został jeden chyba tylko. Dobra, przebiega, przebiega. I teraz go załatwimy strzałem w głowę. Pięknie. Przeładuj to w takim razie. No i oczywiście spróbujemy te działa przeciwlotnicze zniszczyć, zwłaszcza że mam akurat dwa ładunki wybuchowe, a widzę, że tutaj właśnie takie ładunki są potrzebne. Dobra, ustawiamy zapalnik czasowy. No i odchodzimy na bezpieczną odległość tradycyjnie. Czekamy na wybuch. Proszę bardzo. No i jeszcze tylko drugie działo do zniszczenia. Wszelką tutaj obronę nazistów eliminujemy, żeby nam nie przeszkodzili w przyszłości. I obserwujmy dokładnie. Powinno pomóc pilotom. A więc udało się. I ruszajmy tutaj, do już do wyjścia myślę. Tak przynajmniej podejrzewam, proszę bardzo. Tam chyba nasi piloci byli. Mój Boże, co to jest? O kurde, chodzi o tą rakietę, co? Chyba. Zaraz zobaczymy, ale to się nie zapowiada na nic dobrego. Alarm! Alarm! Rakietenstart abgebrochen! Sofort die beiden Suchscheinwerfer abschalten! Die Bomber kommen! Alles sichern und dann ab in die Bunker! Dobra, ładunki wybuchowe. Niech to szlak, bombowce mogą nie trafić w ten teren. Dobra, Hawkins, poradzisz sobie. Kontakt! Po kolei ich załatwimy tutaj. Wow, trochę ich tu jest. Aj, nie trafiłem teraz. Teraz też nie, kurde, muszę uważać. Tu mamy jednego, kurde, muszę się schować. Dobra. No i mój główny cel to podłożyć tam ładunki wybuchowe do tej rakiety. Proszę bardzo. Nie zatrzymacie mnie, panowie. Czekajcie, przejdźmy trochę tutaj, tu będzie trochę bezpieczniej. Przy okazji będę miał lepsze pole do ostrzału pozostałych, a będę równocześnie bliżej rakiety. Oni się do mnie zbliżają, więc też będzie mi ich łatwiej trafiać. Mam przynajmniej taką nadzieję. Tutaj gdzieś gościa mamy jakiegoś. Na razie załatwmy tych, którzy w ogóle są dla mnie widoczni. Tutaj kogoś mamy. Aj, trochę za bardzo do przodu. Możesz, kurde, ten mnie załatwi. Czekajcie, spokojnie. Dobra, teraz szybko się tutaj z powrotem kryję. Załatwiony. Okej, kolejne celne trafienie będzie. No trzeba przyznać, że w tych końcowych misjach to już prawdziwe zniszczenie siejemy. O ile jeszcze w pierwszych zadaniach często było tak, że ogólnie eliminowaliśmy mniejsze grupy wrogów, chociaż też się zdarzało, że było ich sporo. Tak tutaj to już naprawdę całe armie musimy tutaj likwidować. Dobra. Jeszcze ich trochę tutaj zostało. Wielu się ukrywa. Nie widać ich na pierwszy rzut oka. Tam jest jeden na górze. Trafiony, chociaż chyba nie zabity. Ale dobra, jesteśmy prawie przy rakiecie. Może już się uda podłączyć ładunek. Chociaż trochę się obawiam tak od razu to zrobić. Najpierw bym jednak ich załatwił. Tyle tylko, że nie widzę ich kompletnie. Dobra, to podkładajmy ładunki w takim razie. Proszę bardzo. To się powinno udać. Podajemy. Gdzie idziemy? Teraz tam. Odpal zdalnie ładunki. No dobra. Czyli na drugą stronę aż trzeba przejść.
i dopiero tam to zrobimy. To może być potężny wybuch, więc lepiej naprawdę na dobrą odległość się oddalić. No więc to jest jakiś plan. Dobra, tutaj mam gdzieś gościa jakiegoś, tylko że nie widać go kompletnie. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie przejdźmy tutaj. Jeden jest właśnie tutaj chyba w tym bunkrze. Zaraz spróbujemy go zaskoczyć. Proszę bardzo. Okej, on tutaj czekał w miejscu dosłownie. Dopiero teraz się ruszyli pozostali. No i jeszcze ten jeden został. Tam jest. Dobra, tym razem go już załatwiliśmy. No i wszyscy z głowy w takim razie. Raz kozie śmierć. To odpalamy. Po rozpoczęciu bombardowania rozpłynąłem się w mroku. Znajdowałem się głęboko na tyłach wroga. Mogłem skierować się na zachód ku nacierającym armiom alianckim, ale zamiast tego ruszyłem na wschód, do Warszawy. Bo właśnie tam rozpoczęła się największa bitwa ruchu oporu. A więc finał tej gry może być naprawdę ciekawy, także pod kątem naszego kraju właśnie, więc już teraz serdecznie zapraszam Was na 8 odcinek, który jednocześnie zakończy kampanię dla jednego gracza w Enemy Front. Jeśli ten Wam się podobał i dotrwaliście do końca, to zostawcie kciuka w górę i do usłyszenia w ostatnim odcinku serii Zagrajmy w Enemy Front. Cześć!